Jest wtorek, pierwsze nasze majowe spotkanie. Czas rozpocząć program Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, kłaniam się nisko i gorąco zachęcam Was, drodzy internauci, do oglądania naszego programu, a także bieżącego komentowania i zadawania pytań. Łączymy się z Warszawą, gdzie jest nasz dzisiejszy gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński, szef tegoż ugrupowania w naszym mieście. Panie pośle, dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się nisko, witam wszystkich, ale od razu muszę pana redaktora sprostować, bo pan tu coś o Warszawie powiedział. No, gdzieżby mi tam do warszawskich salonów? O, ja myślałem, że pan prawie że z Sejmu prosto. Szczecin płonia, panie redaktorze. Kłaniam się nisko i pozdrawiam z naszej pięknej dzielnicy Szczecina. To nie jest pan pierwszy. Ja tak ostatnio mam tendencję, że przedstawiam gości, że oni są z Warszawy, to się okazuje, że jak nie z Warszawy, to z Piaseczna, a jak nie z Piaseczna, to ze Szczecina. No ze Szczecina też dobrze. Panie pośle, a czy... Skromnym posłem ze Szczecina, z czwartorzędu sejmowego, także na czy posłowie z czwartorzędu sejmowego mają wiedzę, kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Tej wiedzy chyba za wiele osób na dzisiaj nie ma, tak? Ale mam nadzieję, że odbędą się co najmniej w jednym z trzech terminów majowych, tak? Na tyle, że tak powiem, moja nadzieja, na tyle moja percepcja, tak? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby mimo wszystko różne ugrupowania sejmowe, różne frakcje doprowadziły do tego, żeby wybory w Polsce w ogóle miały na przykład się nie odbyć, żeby doszło do kompletnej, do udanej próby storpedowania tychże wyborów. Byłoby to dla państwa polskiego absolutnie poniżające. To jaki jest rachunek prawdopodobieństwa, panie pośle, że wybory odbędą się teraz w niedzielę? Dzisiaj mamy wtorek. Podejrzewam, że ten rachunek jest bardzo słaby, tak? No bo oczywiście Poczta Polska musiałaby te pakiety co najmniej od czwartku wieczorem gdzieś tam roznosić, tak? Czwartek, piątek, myślę, że to jednak za trzy dni są mimo wszystko konieczne. Mimo wszystko konieczna jest w dalszym ciągu jeszcze kampania, nazwijmy to informacyjna, tak, żeby wszyscy byli doskonale poinformowani, co mają z tymi pakietami uczynić, żeby mieli czas na zastanowienie, więc ogólnie, no, gdybym miał obstawiać, no to powiedziałbym, że być może jest to któryś z tych dwóch terminów majowych następnych, tak, natomiast jak będzie, oczywiście zobaczymy. A to, że te wybory nie odbędą się teraz w niedzielę, to w cudzysłowie wina Gowina, czy pan widzi tutaj inne przyczyny? No nie wiem, czemu pan wymienił tutaj pana premiera Gowina. Ja myślę, że pan dobrze wie, dlaczego go wymieniłem i jego ugrupowanie. Ja powiem tak, ja wiem oczywiście, jakie kroki polityczne przedsięwziął pan premier Gowin, tak? Natomiast doskonale pan wie, że to nie od niego zależy termin. Tak? Doskonale pan wie, że to Senat przetrzymuje tą ustawę, a nie pan premier Gowin, tak więc no, tutaj jego wina... jakąkolwiek byśmy chcieli go obarczać, no mimo wszystko, jeśli chodzi o termin, jest tak naprawdę żadna. Tak? Także tutaj całe pytanie i cała odpowiedzialność spada na senatorów totalnej opozycji, przede wszystkim na pana marszałka Grodzkiego. Mówiąc krótko, moim zdaniem, tak, to jest wielka szkoda, tak? Bo niezależnie od tego, jak się różnimy politycznie, to nie rozumiem, dlaczego Polakom zafundowaliśmy taką sytuację, że, mówię, zafundowali politycy totalnej opozycji. Także tak naprawdę od trzech tygodni co najmniej, nawet biorąc tydzień poprawki na sprawy senackie, na rozważanie tego w Senacie, tak, od trzech tygodni powinniśmy się już mimo wszystko w pewnym spokoju szykować do wyborów, wiedzieć, jak one zostaną przeprowadzone. Natomiast tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z igraniem absolutnie podstawowymi sprawami państwa, podstawowymi interesami państwa. Tak? A nie ma pan takiego wrażenia, panie pośle? Jest to absolutnie haniebne. Nie ma pan takiego wrażenia, panie pośle, że trochę idea wyborów korespondencyjnych została skompromitowana w ostatnich dniach? Tutaj dzisiaj latające karty wyborcze, kandydat na prezydenta, o którym nikt nie słyszał wcześniej, pokazuje, że to jest karta, którą dostał on z przecieku. Potem informacje o tym, że wiele skrzynek pocztowych jest w Polsce nieczynnych. No gdzieś jest takie wrażenie, że ludzie mają małe zaufanie do wyborów korespondencyjnych. Panie redaktorze, nie wiem, gdzie to wrażenie pan wysnuł. Zresztą zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Wtedy może się okazać, że pańskie słowa są absolutnie nieuprawnione. Ja myślę, że to, że ktoś wymachuje jakąś kartką, którą sobie wydrukował i mówi, że to jest gdzieś tam kartka z przecieku wyborczego, tak? A drugi mówi, ja mam tutaj, proszę bardzo, tak? I też pokazuje tą kartę wyborczą. Doskonale pan wie, że to ani nie jest żadna sensacja, ani to nie jest żaden, nazwijmy to, jakiś super przeciek.
Każdy, kto interesuje się chociaż trochę tak, informacjami, doskonale wie, że będą to karty wydrukowane w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, że będą one z zabezpieczeniami, więc to, że ktoś sobie na drukarce wydrukuje kartkę na tą chwilę, może być tylko, nazwijmy to, kiepską prowokacją. Natomiast jeśli tą kartę będzie chciał wrzucić do urny wyborczej, a to już co innego, to już będzie przestępstwo, tak? Więc mamy do czynienia tak naprawdę z prowokacjami. Zresztą taka sama prowokacja, z tym, że już na grubą skalę, jak ta sprawa z dziś, czyli rozesłanie tak zwanych pakietów wyborczych, w których są telefony do lokalnych sztabów, do lokalnych siedzib Prawa i Sprawiedliwości, tak? Widzimy, jak grube siły, jak poważne siły działają, aby te wybory skompromitować, aby te wybory storpedować. Być może grają w tym także obce służby. To też jest całkiem możliwe. W końcu, żeby taką akcję jak dzisiaj przeprowadzić, no to trzeba i zaangażować i spore pieniądze, i mieć spory sztab ludzi, bo zgaduję, że te pakiety chyba nie były rozsyłane przez Pocztę Polską. No ktoś to musiał zrobić, ktoś to musiał wsadzić do skrzynek, a więc całkiem spory sztab ludzi. No więc odpowiedzmy sobie, tak, czy rzeczywiście tego chcemy, żeby te wybory były właśnie storpedowane. Zachęcamy internautów i widzów portalu w Szczecinie.pl do zadawania pytań. Pan Mikołaj zadał takie pytanie, czyli panie pośle, jest w sumie tak, że na 5 dni przed wyborami nic o nich nie wiadomo. Na 5 dni przed wyborami wiadomo, że mamy konstytucyjny obowiązek przeprowadzenia tych wyborów. Wiemy, że mamy wyznaczony termin 10 maja. Wiemy, że najbezpieczniejszy sposób, żeby te wybory przeprowadzić, to jest sposób korespondencyjny. I wiemy, że Senat Rzeczypospolitej pod wodzą pana marszałka Grodzkiego przez 30 dni przetrzymywał, tak jak zapowiadał zresztą, tak? Zapowiadał, że zrobi wszystko, żeby te wybory się nie odbyły, żeby do nich nie dopuścić, że będzie przetrzymywał do ostatniej chwili i zgodnie z przyrzeczeniem polityków totalnej opozycji rzeczywiście Polakom zafundowano taką sytuację. To rzeczywiście wiemy. Gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Ostatnie pytanie z tego szeregu wyborczego z mojej strony, czyli panie pośle, rozumiem, pęknięcia Zjednoczonej Prawicy dzisiaj nie ma. Panie redaktorze, ja tego pęknięcia nie przewiduję. Natomiast powiem tak, no, polityka nie takie rzeczy widziała. Widziała rzeczy absolutnie absurdalne i alogiczne. Mówię tutaj o polityce czasami i polskiej, ale też i polityce światowej. No i znowu, jako człowiek interesujący się trochę historią, trochę polityką, mówię trochę, żeby nie wyjść tutaj na jakiegoś super asa i znawcę, powiem tak, no jakiś margines gdzieś tam istnieje. Ja mam nadzieję, tak, że mam margines na to, że coś się złego wydarzy. Natomiast moje obstawianie jest takie, że spokojnie przejdziemy nad tą ustawą i głosowanie korespondencyjne zostanie jutro przegłosowane. Panie pośle, kiedy wczoraj w ciągu dnia dzwoniłem do pana, żeby zaprosić pana na naszą dzisiejszą rozmowę, to zapraszałem spokojnego posła, jak pan powiedział, z czwartorzędu parlamentarnego, no ale dzisiaj w kontekście wydarzeń miejskich, no urasta pan chyba na naczelnego skandalistę po pana wypowiedzi, na temat sytuacji transgranicznych pracowników. Proszę mnie oświecić, co takiego zrobiłem strasznego. Pytanie będzie właśnie o sytuację pracowników transgranicznych. Na piątek zapowiedziany jest protest na pograniczu, kolejny zresztą. Pan się wypowiada o tym proteście dość krytycznie. No ale proszę konkretnie, tak, bo do czego mam się odnieść? Czy uważa pan, że ten protest jest zasadny, czy jest niezasadny? Panie redaktorze, ja powiem o wszystkich protestach transgranicznych, bo niektóre z nich oczywiście są już nieaktualne, tak? Ja mam takie wrażenie, że czasami zapominamy, z jakiego powodu w ogóle wszystkie obostrzenia, także dotykające pracowników transgranicznych, zostały wprowadzone, tak? Ano zostało to wszystko wprowadzone dlatego, żeby chronić nas przed zwiększeniem liczby zakażeń. I tutaj przypomnę, że województwo zachodniopomorskie nadal na szczęście na mapie, nazwijmy to, epidemiologicznej naszego państwa jest w takim no, spokojnym, co najmniej, no chyba nawet nie środku, ale w takiej strefie nie najbardziej
zagrożonej, tak? Mimo że mamy tutaj kilkaset osób, no to nie jesteśmy ani Mazowszem, ani Śląskiem, ani Wielkopolską i daj Boże, żeby tak było jak najdłużej, tak? I cały czas trzeba sobie przypominać, że mimo wszystko sąsiadujemy z niemieckimi landami, gdzie tych zakażonych jest znacznie, znacznie więcej. No i przypomnę, tak, że sprawa czy to, to pracowników tych, których problem został no niejako rozwiązany w ostatnich dniach, czy tym bardziej w tej chwili sprawa osób pracujących w niemieckiej służbie zdrowia. Bo to jest chyba teraz podstawa tego protestu. Czyli tak zwana sprawa medyków, no gdzie ci medycy pracują? No w służbie zdrowia, więc proszę sobie przypomnieć, gdzie mamy w tej chwili największe w Polsce źródła zakażeń. Są to właśnie osoby, które są gdzieś czy bezpośrednio w służbie zdrowia, czy ze służbą zdrowia, ze służbą zdrowia powiązane, a więc i szpitale, i domy pomocy społecznej, tak więc są to osoby szczególnie narażone. No i pytanie, kto weźmie odpowiedzialność tak naprawdę za to, jeśli jedna, druga czy trzecia osoba, mówiąc krótko, no tą epidemię, czy też tą zarazę gdzieś tam tutaj zwiększy, tak, jednostkowo, to jest problem. Tak samo jak oczywiście problemem jest dla tych ludzi na pewno i przemieszczanie się w tej chwili, i zarobkowanie. No ale też prawdą jest, że mogli, czy też mają cały czas wybór, żeby po niemieckiej stronie na jakiś czas zostać, bo ja cały czas mimo wszystko mam nadzieję, tak, że wkrótce te obostrzenia epidemiologiczne będą jeszcze bardziej ograniczane, że ta epidemia osłabnie. No i może to jest w tej chwili rozwiązanie. Natomiast no jeszcze raz powiem, czy protestujący politycy Platformy Obywatelskiej wezmą na siebie ciężar odpowiedzialności, jeśli gdzieś dojdzie właśnie do tego transgranicznego zakażenia. Jeśli mówimy o służbie zdrowia, no to dosłownie godzinę temu czytałem o pielęgniarce właśnie pracującej w Polsce w służbie zdrowia, która niestety przegrała walkę z chorobą, przegrała walkę z koronawirusem, niestety zmarła. Tak? No tutaj, i to panie są pośle, te problemy. Trudno jest dyskutować ze statystykami. Panie redaktorze, ja tylko zakończę tą swoją kwestię, bo ja mam czasami wrażenie, że my dyskutujemy tylko o jednej stronie, czyli o tym, że ktoś ma utrudnione życie i to jest prawda, ma, natomiast nie dyskutujemy, czemu to w ogóle się dzieje. I to z boku wygląda, jakby złośliwy rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał komuś zrobić krzywdę i na złość, tak, i specjalnie kogoś, że tak powiem, zniewala, zamyka komuś granice, robi komuś na złość, no nie dba o kogoś. W jakimś celu te wszystkie obostrzenia funkcjonują. Z drugiej strony ta wypowiedź, która została zacytowana przez Radio Szczecin dzisiaj z pana słowami, czyli że protest jest realizacją niemieckiej racji stanu, no to jest, panie pośle, wypowiedź konkretna, żeby nie powiedzieć ostra, bardzo ostra. Bo to też jest fakt. Proszę zwrócić uwagę, że niejako szczególnie o pracowników transgranicznych upominają się, czy też upomniał się rząd niemieckiego landu. I jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, tak, że oto ten rząd szczególnie troszczy się transgranicznie o Polaków i tak dalej, tak, no to wybaczy pan, ale mimo wszystko będę realistą. Raczej troszczy się o to, by funkcjonowała niemiecka gospodarka, by funkcjonowały niemieckie szpitale, niemieckie domy opieki, niemiecka służba zdrowia, gdzie szczególnie na pograniczu Polaków zatrudnionych jest całkiem sporo. Ale wie pan co, dzisiaj przeczytałem też inną ciekawostkę, bo ostatnio też chyba ktoś tak mnie, że tak powiem, prostował, tak? Więc proszę bardzo, Czesi otworzyli granice, tak? Pracownicy mogą tam jak chcą, że tak powiem, funkcjonować, tak? Mówimy o pracownikach transgranicznych. No a dzisiaj wyczytałem, że w Czechach jest protest, bo oto te wyjazdy są obwarowane dobrowolnym, ale też, znaczy dobrowolnym, obowiązkowym, ale płatnym badaniem na obecność koronawirusa, tak? No i Czesi właśnie, ci pracownicy transgraniczni protestują, no bo oni sami muszą opłacać. Rozumiem, panie pośle, że pan nie kwestionuje tego, że ten ruch transgraniczny musi zostać w jakiś sposób poluzowany. Rozumiem, że pana wątpliwości to teraz jest ta kwestia medyczna, czyli to, co zostało zwolnione w poniedziałek, jest w porządku i tutaj nie ma zagrożenia. Panie redaktorze, moim zdaniem wkrótce z takich czy innych względów, także ze względów i psychologicznych, i ekonomicznych,
Podejrzewam, że w ogóle będziemy prawdopodobnie świadkami co najmniej bardzo wielkiego nacisku na zniesienie większości tych obostrzeń. I już wszystko tłumaczę od niejako początku. Tak? No po pierwsze, nie zanosi się na to, żebyśmy w najbliższym czasie zdobyli, poznali, żeby zostało opracowane lekarstwo na tą chorobę, lekarstwo na koronawirusa. A więc co w związku z tym? No w związku z tym jest wniosek niestety jeden logiczny, acz brutalny. Także my z tym wirusem, z tą chorobą będziemy musieli funkcjonować przez dłuższy czas. Tak? Czyli co? No, czyli będziemy też musieli wszyscy no, zarabiać w jakiś sposób. Państwo będzie musiało funkcjonować, gospodarka, ekonomia, nie tylko zresztą w Polsce, tak? No więc trudno ludziom powiedzieć, no słuchajcie, macie siedzieć w domu, no a jednocześnie nie wskazywać im źródła dochodu albo nie brać za to odpowiedzialności przynajmniej na to, dłuższą panie pośle, metę, to właśnie tak? O odmrażaniu gospodarki może trochę więcej teraz, ale jeszcze jedno pytanie. Już więc moja opinia jest taka i pod względem również psychologicznym, że tak naprawdę ludziom już trochę to wszystko zobojętniało, uważają, że z tym wirusem jakoś tam sobie radzimy. To widać zresztą po ruchu na ulicach, po ruchu w sklepach, po tym jak wiele osób zaczyna już nie nosić maseczek, tak? A dzisiaj mamy znowu informację, 400 zakażonych i 19 zmarłych, tak? Tak więc no, mimo wszystko to zagrożenie nadal istnieje. Czy no tutaj nikt nie ma wątpliwości. W takim razie, panie pośle, o gospodarce może za chwilę. Teoretycznie od jutra dzieci mogą chodzić do żłobków i do przedszkoli. W Szczecinie ta decyzja no, w jakiś sposób jeszcze jest przeciągnięta w czasie, ale tutaj trzeba przyznać, że no, rodzice raczej podchodzili bardzo sceptycznie do tej sprawy. Jak pan by to skomentował? Czy to jest już czas na puszczanie dzieci do przedszkolów i do żłobków, czy panie jeszcze nie? Panie redaktorze, no znowu ja mam taki problem, bo pan cytuje jakieś takie generalne opinie. Nie wiem, skąd pan te opinie bierze, że generalnie byli sceptyczni. No ja się spotykałem generalnie właśnie z reakcjami pozytywnymi. Także widzę, że nasz ogląd świata jest trochę chyba gdzieś... Za dużo forów internetowych czyta. Nasz ogląd świata jest chyba trochę gdzieś inny. Przed chwilą żeśmy rozmawiali o tym, że chcemy odmrażać gospodarkę, że no, ludzie chcą pracować, że chcą jeździć za granicę do pracy. No rozumiem w takim razie, że gdzieś te dzieci muszą mimo wszystko zostawić, tak? I nikt nie mówi, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że tak, że absolutnie dzieci są gdzieś tam super bezpieczne. Tak, zagrożenie jest, zagrożenie będzie. Mimo rozmaitych zabezpieczeń, te zabezpieczenia rzeczywiście trzeba stosować. No, no i tyle. Natomiast no, my będziemy musieli żyć. Wie pan, to mi trochę przypomina znowu taką dyskusję dosłownie sprzed 2 tygodni, kiedy pan poseł Łącki na antenie Polskiego Radia Szczecin wykrzykiwał, że głupi polski rząd, mówię tutaj oczywiście w przenośnym, no bo tak wynikało z jego słów, nie panuje w ogóle nad sytuacją, że już dawno powinno być wszystko odmrożone, rygory zniesione, bo jak to się wtedy wyraził, wszyscy dookoła już te rygory poznosili. Nie wiem skąd on taką opinię co prawda ma. No i mamy znowu opinię, prawda, z jednej strony posła ugrupowania opozycyjnego, który mówi odmrażać, puszczać, precz z rygorami, tak, no a z drugiej strony mamy i koperty śmierci i zagrożenie. No to panie pośle, no w takim razie to jest zmowa złośliwych samorządowców, czy jakby pan to zdefiniował? I to, co pan przed chwilą powiedział o tym, że ponoć wedle pana ludzie są sceptyczni wobec otwierania przedszkoli. No to ja rozumiem, że w takim razie mamy taki spory dwugłos, tak? No bo z jednej strony mamy dwugłos otwierać, prac z rygorami, otwierać granice, no a z drugiej strony zagrożenie istnieje, w żłobkach dzieci się pozarażają, przeniosą to, nie wiem, starszym do domu, tak? No to trochę jestem zagubiony w tej chwili, co tak naprawdę rząd ma czynić, gdybym się wsłuchał w te opinie, które pan prezentuje. A jaka jest pana opinia? Opinia jest taka, jak już powiedziałem, że będziemy z tym koronawirusem, jeśli nie wydarzy się coś naprawdę szczególnego, czyli wynalezienie szczepionki, wynalezienie leku, będziemy z tym musieli funkcjonować i będzie to bardzo trudne, tak? Bo podejrzewam, że będą się pojawiały nowe ogniska zakażeń, że będą pojawiały się być może fale, że być może czasami będziemy się musieli cofać w tym poluzowywaniu obostrzeń. Mówił o tym dzisiaj zresztą pan minister Szumowski i to wszystko wydaje mi się nawet na mój skromny czwartorzędowy sejmowy rozum całkowicie logiczne. Tak? My będziemy z tym koronawirusem musieli żyć
i z tymi obostrzeniami typu, nie wiem, 2 metry, dezynfekcja, rękawiczki, maseczki, bo im więcej tego będzie, tym więcej będziemy cały czas mieli miejsc w szpitalach dla ciężko chorych, tym więcej będzie gotowych respiratorów dla tych, którzy będą no, w stanie krytycznym po prostu w szpitalu. No to tak? Panie pośle, bo pan z racji nie tylko zawodu poselskiego, ale też innego z dziećmi dużo współpracuje. I czy pan nie czyta z uśmiechem trochę na twarzy rygorów dotyczących tego, jak ta sytuacja w żłobkach i w przedszkolach powinna wyglądać? Bo to, że one muszą być uruchamiane, nie będziemy o tym polemizować. No, wszystko w gospodarce musi być uruchamiane, fryzjerzy też, kosmetyczki też, żłobki prędzej czy później też. Ale jak zachować rygor sanitarny? Odległość 2 metrów między dziećmi w przedszkolu. No o to rodzice pan, bardzo co, często ja pytają. Nie wiemy, co tutaj wzbudza znowu takie uśmiechy i taką sensację. Ja bym powiedział tak, to tak samo jak z każdymi innymi rygorami, które się pojawiały i zawsze znalazł się szyderca, który mówi, aha, głupi rygor, tam ludzie tam nie będą tego przestrzegać. Tak? Ale ja myślę, że od tego jest i Ministerstwo Zdrowia i poszczególne służby sanitarne, żeby o tych rygorach mówić, tak? Żeby o tych rygorach cały czas przypominać, bo jeszcze raz powtórzę, to, że być może, tak rzeczywiście, trudno będzie dzieci do tych rygorów namówić, że trudno będzie czasami za każdym razem wszystko dezynfekować, tak, no ale nie rezygnujmy z tego, bo być może w tej loterii czasami, jaką jest zakażenie koronawirusem, mówię o loterii, no bo tak, ktoś, nie wiem, nie myje na przykład rąk, nie będzie przestrzegał tych rygorów, no będzie miał szczęście i nie trafi. Na przykład w Szczecinie, tak, gdzie mamy kilkudziesięciu chyba w tej chwili zakażonych, o ile sobie przypominam, można podejrzewać, że to ryzyko znalezienia się na ścieżce czy też na skrzyżowaniu z zakażonym nie jest wcale znowu takie wysokie. No ale jest, prawda? To tak jak w to lotku. Tysiące grają, nie trafiają, tak? No ale ktoś trafia na końcu. W to lotku jest to trafienie szczęśliwe. W wypadku koronawirusa no będzie to trafienie niesłychanie, no, powiedzmy, pechowe oraz mogące skutkować bardzo poważnymi skutkami. Więc ja wolałbym, żeby mimo wszystko próbować chociaż tak, w tym żłobku czy przedszkolu i tego odkażania, tak, i no, wpływać na dzieci, i żeby te ręce gdzieś tam myły, no po prostu dmuchać na zimne, tak? No, a to, że no, być może czasami nie wszystkich tych rygorów nie będzie się udawało do końca i literalnie gdzieś tam przestrzegać, no trudno to. Panie pośle, mamy mniej więcej 5 minut do końca, więc naszym internautom przypominam, poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński jest we wtorek gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Panie pośle, no trochę teraz pana potraktuję jako emisariusza prezydenta Andrzeja Dudy, bo w ubiegłym tygodniu naszymi gośćmi byli tutaj przedstawiciele, właściwie kandydaci na prezydenta, i Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń. I tych kandydatów pytałem między innymi o plany w kontekście województwa zachodniopomorskiego, a więc pana zapytam, no nie jako kandydata na prezydenta, ale jako osobę, która pewnie jest kandydatem na prezydenta bliżej czy dalej ma kontakt. Jakich pan się deklaracji po prezydencie Dudzie spodziewa konkretnie dla województwa zachodniopomorskiego i konkretnie dla Szczecina? Panie redaktorze, ja bym powiedział, że my mamy to szczęście, że nawet, bo tak, ja zawsze powtarzam, że obiecywać politycy wiele potrafią, tak, czasami. Natomiast w wypadku pana prezydenta Dudy mamy to szczęście, że mamy za sobą jego 5-letnią kadencję, a także dobrą 4-letnią, czy obecnie już prawie 5-letnią współpracę z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli przyjmiemy za dobrą monetę, a tak chyba należy zrobić, wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat na Pomorzu Zachodnim, tak? A w tym wszystkim wsparcie pana prezydenta Dudy, tak? Czy to chociażby dla wielkiej inwestycji w Polic, wsparcie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, który chociażby wielkie inwestycje drogowe uruchomił, dla wielkich planów, które dotyczą i Świnoujścia, mówię tutaj o terminalu, ale chociażby mamy wczoraj podpisaną, bodajże tak, czy też ogłoszoną budowę, już rozpoczętą tak naprawdę gazociągu do Danii. Tak? To są wielkie sprawy dla województwa zachodniego. Mamy tutaj i gazoport, będziemy mieć i ujście podwodnego gazociągu łączącego nas z norweskimi złożami. Tak naprawdę województwo zachodniopomorskie
staje się bardzo rozpoznawalnym centrum energetycznym na mapie i Europy, i Polski, ale także świata. Ja myślę, że już samo to jest jakimś wyróżnikiem i nawet na tym można budować, bo inwestorzy takimi rzeczami się interesują. Interesują się, że tutaj są umiejscowione centralne, strategiczne inwestycje dla Polski, a więc coś w tym województwie. Police, fabryka polipropylenu, inwestycja za naprawdę grube miliardy. No, życzyłbym sobie, aby ten kurs był kontynuowany. Oczywiście z jednej strony gospodarka, wielka troska, bo mamy tutaj gdzieś na horyzoncie majaczący się, a nawet już grożący nam, tak, jakiś kryzys gospodarczy o niewiadomej skali. To panie pośle, jak mowa o słowie kryzys, bo żebyśmy też dopuścili na koniec internautów do głosu, pan Mateusz napisał chyba ze 20 komentarzy. Ja to czytam na bieżąco, panie doktorze, ale pan zadał to pytanie każdemu kandydatowi i każdemu politykowi, no ale pojawia się pytanie o kryzys klimatyczny i opinię pana posła w kontekście kryzysu klimatycznego i czy ten kryzys jest obecny, czy nie jest obecny. A więc internauci, proszę, zadaję takie pytanie. Panie redaktorze, ja mam cały czas wrażenie, że próbujemy walczyć z czymś, na co być może nie mamy za wielkiego wpływu, bo póki co jeszcze żeśmy nie udowodnili, także swoimi działaniami potrafimy oddziaływać na klimat, że potrafimy oddziaływać na coś, co w historii świata, przynajmniej są u nas naukowcy, wielokrotnie się zmieniało. Tak jak też przypomnę, zadziwiające chociażby badania na przykład z czasu ostatniego przestoju światowego. Tak? Mówię o tym przestoju, który mamy w tej chwili za sobą, przestoju z okazji koronawirusa, tak? Kiedy rozmaite badania na przykład, a to czystości powietrza, a to innych zjawisk, okazuje się, że no, prawie dwa miesiące wielkiego tak naprawdę postoju gospodarki, no i okazuje się, że na przykład no, nie ma to wpływu na wiele czynników. No tak? Ale konteksty suszowe jeśli, tutaj nie da się ukryć tak, i tego, że rzeczywiście pewne tendencje są widoczne, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. No tak, panie redaktorze, ale jeszcze raz powtórzę, ja mówię w tej chwili o tym, żeby ktoś mnie przekonał, że to my na to będziemy mieć szczególny wpływ, tak? My oczywiście mamy wpływ, bo możemy budować zbiorniki retencyjne, możemy racjonalizować swoją gospodarkę wodną, tak? Natomiast jeśli ktoś mi będzie chciał udowodnić, tak, że tak powiem, że jeżeli my jako również dosyć małe państwo, nie wiem, przestaniemy produkować mniej, czy zaczniemy produkować mniej dwutlenku, na przykład z krów, jak to głosi pewna radykalna partia oraz pewna radykalna posłanka, oraz przestaniemy jeść mięso, tak, i to będzie miało dla nas szczególny, zbawienny wpływ, jeśli chodzi właśnie o klimat, no to wybaczy pan, ale tutaj zachowam... To nawet ja takich teorii chyba nie znam. No chyba pan słyszał o pani Spurek, tak, o Rozmaja i tych dosyć skrajnych lewackich partiach, które aczkolwiek mają dosyć poważne wejście w Europie. Jeśli nie, pan tego nie słyszał, no to no, będę musiał pana troszeczkę, że tak powiem, korespondencyjnie poszkolić i te materiały prasowe to jeszcze, podejść. Jeżeli mowa to może już jest taka nowa moda, no musiał pan o tym słyszeć, że właśnie hodowla trzody chlewnej, hodowla, mówiąc krótko, mięsa, no, szalenie wpływa na, niestety, na klimat. Panie pośle, pan powiedział korespondencyjnie, jest jeszcze pytanie od pana Michała. Panie pośle, z racji tego, że jest pan politologiem, to pewnie zdaje pan sobie sprawę, że wybory korespondencyjne w obecnym kształcie łamią zasadę tajności, powszechności i równości. Panie Michale, tak? Pan tak, Michał, tak, dokładnie tak. Panie Michale, w moim mniemaniu i wedle mojej najlepszej wiedzy i mojego przekonania absolutnie się z panem nie zgadzam. Te wybory absolutnie odpowiadają wszystkim przymiotnikom, jakie tylko by chciał pan wymieniać, a które powinny być wymienione i przestrzegane w demokracji. Dwa ostatnie pytania. Panie pośle, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, który niewątpliwie nastąpić prędzej czy później z powodu pandemii koronawirusa może, czy jest realny powrót do handlowych niedziel? Ja myślę, że można o wszystkich rozwiązaniach dyskutować, które miałyby realnie pchnąć gospodarkę na szybszy tor, tak, i za temu kryzysowi zapobiec. Ja myślę, że o wiele, znowu, nie będąc zwolennikiem absolutnie handlowych niedziel,
Uważam, że powinniśmy być elastyczni i nie jestem tutaj ortodoksem, jeśli chodzi o rozmaite rozwiązania, które mogłyby wspomóc polską gospodarkę, tak? Także myślę, że rząd i ekipa rządząca powinna być elastyczna i zapowiadam, że będzie elastyczna, nie tylko jeśli chodzi o handlowe niedziele. I znowu proszę nie obierać tego, że już planujemy, żeby te No właśnie, już chciałem niedziele zapytać po pana deklaracji, czy jest ten temat gdzieś na tapecie? Nie, ja tylko pragnę zaznaczyć, bo to jest bardzo dobry przykład, że my powinniśmy być elastyczni i jakieś takie ortodoksyjne podejście, tak, absolutnie nie może tutaj stać na przeszkodzie temu, bo powiem tak, no, na takich ortodoksyjnych prawach nie jedna ekonomia i gospodarka i polityka się wyłożyła. Myślę, że tutaj trzeba naprawdę podchodzić do wszystkiego życiowo, tak, więc jeżeli wspólnie, tak, ustalimy, że jakieś prawo przynajmniej na jakiś czas gdzieś tam trzeba wykonać krok w tył, no to ten krok po prostu wykonamy oczywiście po konsultacji z państwem, po konsultacji ze związkami zawodowymi, bo to jest tak naprawdę pewien krok pewnej takiej umowy społecznej. I ostatni temat z mojej strony, chyba że jeszcze internauci chcą coś dorzucić. Panie pośle, na jutro planowana jest konferencja prasowa marszałka województwa Olgierda Ryblewicza. Media zostały na tą konferencję zaproszone takim zdaniem: marszałek Olgierd Ryblewicz oczekuje od premiera Mateusza Morawieckiego rozliczenia osób, które podejmowały błędne decyzje i doprowadziły do upadłości ST3 Offshore. No, dosyć zadziwiająca konstrukcja, że tak powiem, tak? Jak rozumie, pan marszałek zgłosi wszystkich współpracowników, którzy niejako od samego początku w tym wszystkim uczestniczyli tak naprawdę, moim zdaniem, żeby to było znowu jasne, to jest moje zdanie, no, w dosyć dziwnym gospodarowaniu tąże firmą, która została przez polskie państwo przejęta tak naprawdę już w stanie upadłości i no, jej historia jest dosyć znana, więc możemy w tej chwili wracać do tych wszystkich historii, w jaki sposób ta firma zaistniała, kto był w jej władzach, która partia wtedy rządziła i tak dalej, i tak dalej. Ma pan jakąś bieżącą wiedzę na temat tego, co się dzieje z majątkiem ST3 Offshore? My tam w tej chwili, jak dobrze państwo wiecie, stan upadłości został w tej chwili w zasadzie już ogłoszony przez sąd już jakiś czas temu, więc tak naprawdę oczekujemy w tej chwili na rozwiązania systemowe, na rozwiązania, które zapowiedział pan minister Gróbarczyk. Mam nadzieję, że wkrótce się tego doczekamy i że będą to dobre wiadomości zarówno dla Szczecina, jak i dla samej firmy. I tymże pytaniem kończymy naszą dzisiejszą wtorkową, pierwszą w tym tygodniu, ale nie ostatnią rozmowę w programie Studio w Szczecinie.pl. Gościem naszym był dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie szef tego ugrupowania w naszym mieście, Leszek Dobrzyński. Panie pośle, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kłaniam się nisko, pozdrawiam państwa, dobranoc. Drodzy internauci, jak już mówiłem na początku, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wyjątkowym, dlatego że to jest setne nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl, a więc w imieniu swoim, a także całej redakcji naszego portalu bardzo wam dziękuję za liczną, bieżącą obecność podczas naszych spotkań. Ten sezon jest rekordowy, jeżeli chodzi o oglądalność, a więc tym bardziej kłaniamy się nisko i dziękujemy. Nie ma żadnego konfetti, nie ma balonów, ale obiecuję, że jak będziemy świętować kolejny jubileusz, to na pewno takowe atrakcje też się tutaj pojawią. Liczymy na waszą obecność podczas naszych kolejnych programów. W czwartek będzie z nami profesor Bogusław Liberacki. Dzisiaj kłaniam się nisko, jeszcze raz dziękując wam za pierwsze 100 odcinków i licząc na kolejne co najmniej 100. Michał Kaczmarek, dobrej nocy.